Iwona Tabaka, witam. Moim gościem jest dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dzień dobry Państwu. Witam. Wojna w Ukrainie pociągnęła za sobą ogromny kryzys energetyczny. Zachód zdecydował, że porzuci rosyjskie surowce, ropa, gaz, węgiel. I Polska po wielu latach, w tamtym roku, pierwszy raz kupiła węgiel z południowoafrykańskich kopalń. Czy Afryka jest nam teraz potrzebna bardziej? Afryka jest nam potrzebna coraz bardziej, nie tylko z uwagi na węgiel, bo węgiel był rzeczywiście tematem potężnych dyskusji, czy nam tego węgla wystarczy. To obserwowaliśmy w tych miesiącach zimowych. To się udało sprawnie zrealizować, choć oczywiście z pewnym napięciem, ale Afryka jest nam potrzebna jako partner w bardzo wielu innych surowcach także. Ogromna część światowych zasobów, tych metali, tych pierwiastków, które są niezbędne też do nowoczesnych technologii, do urządzeń, do elektroniki, one są wydobywane w krajach afrykańskich. Tam dzisiaj bardzo dużo już inwestują inne państwa, i europejskie, i Chiny na przykład. Mamy więc już w tej chwili wyścig o te surowce. Kluczowe jest to, żeby podchodzić do tego w sposób też partnerski, to znaczy, żeby nie kojarzyć się mieszkańcom Afryki z kolonializmem, z eksploatacją, z okradaniem ich z ich własnych bogactw. To chyba jest standardem w postrzeganiu krajów europejskich, ale Polska chyba nie ma takiej historii, tak? Także tego nie powinno być w tym. I to jest ten kapitał historyczny, który w pewnym sensie mamy, bo my nie byliśmy kolonizatorem, my sami byliśmy pod obcą opresją, my byliśmy pod zaborami, byliśmy eksploatowani przez inne, większe państwa, więc z nami państwa afrykańskie działają na bardziej partnerskich zasadach. To też nam pomaga w uzyskiwaniu nieco bliższych relacji politycznych, bo wiele państw afrykańskich przez historyczne związki z Rosją, jeszcze z Rosją sowiecką, ma dzisiaj też niestety czasami pewną sympatię do tego, co robi Putin, co robi Rosja na Ukrainie. My możemy do nich dotrzeć łatwiej, bo nie mamy tego dziedzictwa kolonializmu i staramy się to, myślę, dość skutecznie robić. Czyli ta współpraca z Rosją, jeżeli chodzi o Afrykę, ona trwa, bo to nie są tylko sympatie wyrażane werbalnie, ja rozumiem, tylko chodzi o jakieś inwestycje, chodzi o jakieś wspólne działania, które trwają, tak? Czy to po rozpoczęciu wojny troszeczkę zostało przyhamowane? To wyhamowało trochę, ale to wynika ze słabości Rosji, że Rosja po prostu nie ma zasobów, żeby je inwestować w tej chwili w Afryce. Raczej zabiera je stamtąd po to, żeby finansować swoją agresję na Ukrainę. Natomiast cały czas są tam bardzo silne relacje wynikające z historii, wynikające z tego, że Rosja sowiecka wspierała wiele tych państw w walce z kolonistami. Wielu z polityków, generałów w armiach państw afrykańskich studiowało w Moskwie, mają nawet takie towarzyskie relacje. To im bardzo mocno, niestety trochę zakrzywia ten obraz rzeczywistości. Ale tu jest właśnie rola dla polskiej dyplomacji. My staramy się to robić bardzo intensywnie. W Afryce tych wizyt jest coraz więcej, żeby trochę temu przeciwdziałać. I są takie państwa afrykańskie, które są odporne na rosyjską propagandę, a my staramy się je wtedy tym bardziej wspierać. W pierwszej części swojej wypowiedzi powiedział Pan o pewnym napięciu, które miało miejsce, jeżeli chodzi o te surowce, tak? To chodziło o ten okres początku kryzysu energetycznego, czy w ogóle generalnie, bo wiadomo, że nasze związki zawodowe nigdy nie będą, górnicy, pozytywnie reagować na to, że węgiel w jakiś sposób jest sprowadzany. Ale ten jakby początek kryzysu energetycznego, kryzys energetyczny, on dotyczył całej Europy, tak? My mieliśmy swoje problemy, a Europa miała problemy podobne, ale nie takie same. Oczywiście tutaj każde państwo z uwagi na swoją strukturę energetyczną miało niektóre tematy lepiej zabezpieczone, inne trochę słabiej. My akurat byliśmy na przykład całkowicie zabezpieczeni pod kątem gazu, bo kilka lat jeszcze przed inwazją rosyjską od 2015-16 roku rozpoczęliśmy budowę gazociągu bałtyckiego, który zapewnił nam te dostawy z szelfu norweskiego, więc tutaj to, że Rosjanie na pewno postanowili odciąć gaz, kiedy nie ulegliśmy ich szantażowi, to nas w zasadzie w ogóle nie zabolało, bo mieliśmy inne źródła. Z węglem było inaczej trochę, bo my oczywiście cały czas prowadzimy wydobycie z coraz głębszych poziomów, ono jest coraz trudniejsze, coraz droższe, coraz mniej też tego węgla jest na czas, stąd konieczne było uzupełnienie tego importem, no bo wzrosło zużycie także z uwagi na to, że było mniej w przejściowym okresie tej dostępności.
Ale to napięcie, które było, ja mam wrażenie, że jego powody były takie trochę jednak polityczne. Niektórzy próbowali z tego zrobić temat, wręcz straszyli kryzysem, że ludzie nie będą w ogóle mieli możliwości ogrzania domów zimą. No, takie sytuacje nie miały na szczęście miejsca. To wynikało z tego też, że podjęliśmy w odpowiednim czasie te środki zaradcze, żeby zapewnić ten węgiel, nawet jeśli wolelibyśmy tak naprawdę całość tego węgla mieć własnego, no ale tak wyglądają warunki wydobycia w tej chwili, że to jest po prostu trudne. Jak ta współpraca, jeżeli chodzi o państwa afrykańskie, będzie się rozwijać? W którym kierunku to będzie szło? Bo tutaj poruszył pan wątek węgla, gazu i innych złóż, ale jeżeli chodzi o inwestycje w jakichś innych dziedzinach, gdzie jeszcze możemy współpracować, gdzie chcemy współpracować, gdzie coś się zaczyna? Państwa Afryki przechodzą w tej chwili transformację, którą można porównać do tej, którą my zaczynaliśmy w latach 90. Tam nie było wprawdzie ciężkiego przemysłu, a przynajmniej nie na taką skalę jak u nas, ale ta nowoczesna gospodarka dopiero tam powstaje. Oni przez to, że nie mieli możliwości rozwijania się samodzielnego, budowania tego dobrobytu, byli eksploatowani kolonialnie, to dzisiaj są przez to trochę zapóźnieni. Ale chcą jednocześnie mieć najnowocześniejsze technologie, również w energetyce, również w zarządzaniu systemami takimi jak powiedzmy środowisko, odpady, ścieki, zarządzanie zasobami wodnymi. My w tych obszarach bardzo mocno już tam aktywni jesteśmy. Nasze technologie są tam dostarczane. Polskie firmy dostarczają oprogramowanie do ponad połowy krajów afrykańskich w tej chwili. Mamy też potężne możliwości eksportu polskiej żywności. Polskie rolnictwo, które jest jednym z najnowocześniejszych w Europie, produkujemy tej żywności bardzo dużo, przede wszystkim na nasz rynek, na rynek europejski, ale też jest ogromne zainteresowanie tą żywnością w Afryce i na Bliskim Wschodzie. I tam to z roku na rok rośnie, z roku na rok jest tego coraz więcej. My też budujemy nowe kanały kontaktu, otwieramy nowe ambasady. Cały czas ta nasza obecność tam jest większa. Czy Afryka ma dla polskiej gospodarki znaczenie? Bo w takim potocznym ujęciu ona jest praktycznie niedostrzegalna, tak? Jest tego jakby w mediach mało. Nie mówi się na temat tego, że Afryka zaczyna mieć coraz większe znaczenie, że my możemy im coś dać, a od nich jednocześnie coś dostać. Wszystko na takich partnerskich zasadach. Dzisiaj ta skala wymiany gospodarczej jest oczywiście jeszcze stosunkowo niższa niż na przykład wymiana z krajami europejskimi czy ze Stanami Zjednoczonymi, ale to się będzie zmieniało. Afryka to już w tej chwili jest 1,3 mld ludzi. To jest potężny kontynent, bardzo szybko się rozwijający. Bardzo te trendy demograficzne jednoznacznie wskazują, że Afryka dojdzie już niedługo do 2 mld ludzi. To będzie ogromny także rynek, więc szanse dla polskich firm na eksport swoich produktów. Ja wspomniałem o żywności, mówimy o technologiach, ale tak naprawdę w każdym obszarze, sektor budowlany, oni w tej chwili w ogromnym stopniu rozwijają swoją infrastrukturę, budownictwo, sektor meblarski. My regularnie jeździmy też na misje gospodarcze, zabieramy naszych przedsiębiorców po to, żeby ułatwiać im znalezienie kontrahentów. Doskonale wiadomo, że na rynkach poza Unią Europejską to otoczenie prawne jest czasami trochę trudniejsze, nie zawsze wszystko jest czytelne. Polska dyplomacja w tym pomaga. My zawsze bardzo chętnie to robimy, zachęcamy firmy do tego, żeby się do nas zgłaszały. Możemy tak naprawdę od początku do końca przeprowadzić przez ten proces zapoznania się z miejscowym rynkiem, skontaktowania z kontrahentami. Więc ja też zachęcam wszystkich naszych przedsiębiorców, którzy szukają nowych miejsc do eksportu, żeby zgłaszali się do MSZ-u. My na pewno pomożemy. A jak to jest, jeżeli chodzi o śląskich przedsiębiorców? Tutaj no, są pewnie... Oczywiście, że tak samo. Ślązacy są w ogóle jednymi z najaktywniejszych w tym zakresie. Właśnie, to chciałam usłyszeć. Ja tak obserwuję, czytając na temat Afryki, że dysproporcje w tym rozwoju w tych państwach afrykańskich, one są dosyć duże. Tak? Są takie kraje, które mają więcej jakby tego takiego poweru możliwości, tak? I ten potencjał ludzki też jest tam duży. Z którymi tymi krajami konkretnie ta współpraca dobrze się rozwija już teraz, tak? I jest jakaś przyszłość. Na pewno jednym z najbardziej perspektywicznych krajów, z którym w tej chwili intensywnie współpracujemy, jest Ruanda. To jest państwo kilkunastomilionowe w centralnej Afryce, które przeżyło potężną tragedię 30 lat temu, 29 lat temu, zbrodnie ludobójstwa. No, według różnych szacunków prawie 800 tysięcy ludzi, niektórzy mówią, że nawet ponad milion zostało wymordowanych. No ale po tych 30 latach to jest zupełnie inne państwo. Tam doszło do procesu zjednoczenia, pojednania. Może on też nie był taki zupełnie bezproblemowy,
ale dzisiaj to jest państwo, które się bardzo dynamicznie rozwija i też jest to państwo jedno z niewielu, które otwarcie krytykuje rosyjski atak na Ukrainę, które jest tutaj po tej samej stronie co my. Tam nasze firmy już inwestują, my tam byliśmy w grudniu z bardzo dużą misją gospodarczą, ponad 100 różnych instytucji na forum gospodarczym polsko-rwandyjskim, polskie uczelnie, które też ze swoimi odpowiednikami współpracują, instytucje badawcze, dostarczamy tam rozwiązania. Także rozwijamy te instytucje państwa, bo my wychodzimy z założenia, że taka tradycyjna pomoc humanitarna, przekazywanie jakichś darów żywnościowych, to czasami jest niezbędne dla tych najbiedniejszych, ale to tak naprawdę osłabia możliwości tych krajów do własnej produkcji, do tworzenia własnych zasobów. Więc my idziemy też z rozwiązaniami, które sprawiły, że nasze państwo jest sprawne. Choćby reformy podatkowe wprowadzone przez nas, uszczelnianie podatków, tam w Afryce też jest z tym ogromny problem. I my się dzielimy tymi rozwiązaniami, żeby oni mogli samodzielnie budować tą swoją administrację i cywilną, i podatkową, żeby mieć sami pieniądze na swój rozwój, samodzielnie się rozwijać na partnerskich zasadach. I ostatnie pytanie, bo zapytam o konkretny kraj. Demokratyczna Republika Konga. Jak to wygląda? Tam sytuacja jest bardzo trudna z uwagi na to, że przede wszystkim są napięcia wewnętrzne, zwłaszcza we wschodniej części DRK, czyli w okolicach Gomy, przy granicy z Rwandą cały czas są duże napięcia, to są też napięcia plemienne. To państwo jest jednym z największych państw afrykańskich, ponad 100 milionów ludzi, ale rzeczywiście są tam spore trudności. Ale to nie zmienia faktu, że staramy się z nimi współpracować. Również w grudniu byliśmy tam jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rozmawiamy o możliwościach współpracy gospodarczej, przede wszystkim w zakresie surowcowym, wydobywczym, ale nie tylko, również w innych obszarach. Więc nawet tam, gdzie jest trudno, nawet tam, gdzie jest to otoczenie polityczne, regulacyjne, wymagające, staramy się być obecni. Dziękuję bardzo. Moim gościem był wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Dziękuję bardzo.